Palma dojechała. Mamy tutaj ludzi z gór. Gościu, który się przykleił do traktora. Jak masz na imię? Cześć. Łukasz. Łukasz, taki masz dziwny akcent. Skąd ty jesteś? Hej. Zakopane. Ale czego, ty się boisz się albo wstydzisz, tak się schowaj? O, wyprostuj się. Słuchajcie, Łukasz, skąd jesteś? Dokładnie z Zębu. Zamycie Bolonie. Najwyżej położona miejscowość w Polsce. Łukasz z Zębu. Słuchajcie, ma takie bardzo dziwne nazwisko. Pamiętasz swoje nazwisko? Nie, ty lepiej pamiętasz. Słuchajcie, drodzy państwo, jakby ktoś nie wiedział, tutaj koło mnie stoi Łukasz z Zębu, Łukasz Stoch. Wielkie brawo dla Łukasza Stocha. Słuchajcie, i to jest tak. Łukasz mówi, że od małego jeździ w górach. Zakopane ma narty. I teraz jest tak. Narty są... Zalmi szwedzkiej drewniane. Dobra. Okucia. Jakiej firmy są okucia? Sznurex. Sznurex. Drodzy państwo, Łukasz, nie będzie ci przeszkadzało, jak ja będę lizał i rozmawiał z tobą? Stałem pół godziny w kolejce, więc chcę polizać troszeczkę. Spróbujemy. Ja próbuję cały czas. Bardzo dobre są. I rękawice masz ochronne. Zgadza się? Nie reklamujemy. To są Żółtex. Tak? Potwierdzasz? Tak jest. Słuchajcie, i teraz jest tak. Najważniejszym elementem jest gimnastyka, przygotowanie się. Ja będę lizał, a ty, Łukasz, zrób pierwszą wstępną gimnastykę. Jeżeli chcesz jechać od razu? Nie ma, a zakłady pogrzebowe mamy już pozałatwiane wszystkie. Łukasz otrzymał teraz naklejkę. Jakby gdzieś bardzo daleko i wysoko wylądował, to żeby go GoPr lub któryś z zakładów pogrzebowych mógł zlokalizować. Dobra. Też. Słuchajcie, dla osób, które dopiero teraz podchodzą do nas tutaj, Łukasz też jeździ konno, ale gdy się konie dowiedziały z... Ty nie wiedziałeś, że jeździsz konno? Jeździsz konno? Pytam się, tak czy nie? Że go loda tam nałożyła. Teraz muszę zjeść. Ale powiedz mi teraz tak. Ja jechałem w tą stronę traktorem, a ty na tych nartach dałeś radę tu przyjechać? Specjalnie dla ciebie przywieziono te narty. Łukasz, a powiedz mi, czym na rajdkoguta przyjechałeś? Żukiem oświetleniowym. Kolor pamiętasz, żuka? Chyba czerwony. Chyba czerwony. A tak a propos, żeby nie reklamować, skoro Łukasz przyjechał Żukiem Czerwonym, jest wielkim miłośnikiem pożarnictwa, to pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo, gdzie Łukasz pracuje, otrzyma nagrodę. Uwaga, czy wiecie, gdzie Łukasz? Proszę. Wodociąga. Gdzie pracuje? Państwowej. To jest duża odwaga, że windać mi trochę. Dawaj, a przepraszam, ty jesteś z tych Stochów, takich Stochów, a Magda jest Stoch, która w Kanadzie tam funkcjonuje od 20 lat, to ty kojarzysz? O, traktor odpalił. Ale co mamy? Jeszcze nie wiem. Słuchajcie, teraz jest ta chwila odwagi. Mam nadzieję, że to jest odwaga tylko dla narciarza, nie tylko dla oglądających. Mój ojca przeżegnał się. Czy jest na sali ksiądz? Jak ktoś jest z Zakopanego i ma nazwisko Stoch, to oni tam wszyscy są tacy zadowoleni. Chodź mi tam ten mikrofon. Dobra, idą! Gazu, chyba więcej gazu, bo za duży opór jednak piasek stanowi. Ognia!
Tępy pias. Dawaj. Próba numer 3. Nogie, nogie na dłoń, kiedy są niskie spotkanie, czy teraz to jest. Tajesz, tajesz, A, że za cienka gramatura, czy za gruba? Za duża, a, czyli że żwir, a nie piasek. Żwir, a nie piasek, w sensie to jest błąd. Ale patrzymy na powierzchnię tutaj, ślizg, nad, jest nieźle. Jakby były grubsze kamyczki, to by były głębsze rysy. Brawo dla narciarza! Mikrofon z powrotem. No, no, no dobra, w imię publiczności imprezy oddam. Krzysztof! Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty, ona sypy pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.